Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Tadeusz Borowski Kamienny świat Czyta Robert Koszucki Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski Spotkanie z dzieckiem Odnalazłszy wypatrzone za dnia wyżłobienie w wale za barakami, przeleźli obaj ostrożnie pod kolczastym drutem, chroniąc rękawem oczy i szorując plecami po żwirze stoczyli się z wału i przewróciwszy się na brzuch, wpełzli opierając się na łokciach w wysoką trawę prześwietloną czerwonym blaskiem zachodzącego słońca. Pod narożną wyżką siedział w budce oblepionej żółtymi plakatami Off Limits żołnierz amerykański. Tekturowy hełm i automatyczny karabinek leżały obok niego na ławce. Z desek wyszki Odrywały się olbrzymie krople i uderzały głucho w popiół wygasłego ogniska z nocy. Kiedy osądzili, że są w bezpiecznej odległości od drutu, usiedli na kępie i obrali starannie pasiaki z grudek lepkiej gliny oraz zeskrobali nożami brązowe plamy na kolanach i łokciach. Wreszcie dźwignęli się na nogi i posuwistym krokiem poczęli brnąć przez podmokłą łąkę w stronę szosy. Omijając opuszczone bunkry, rozbite stanowiska artylerii i okrążając wielkim łukiem obóz, z którego terenu podnosiły się niebieskie dymy wieczornych ognisk. Dobiegał trzask połamanych desek i gwar tysięcy ludzi. Wiatr idzie na nas, trupami czuć, powiedział wyższy z węzełkiem w ręku. Gdy obeszli pole przed szpitalem pełne trupów leżących między sągami drzewa. Miał obrzękłą, ospowatą twarz i był albinosem. Rzadkie włosy sterczały na jego czasce sztywne jak sierść. Przez środek głowy ciągnął się pas ostrzyżonej skóry. Przykrótkie rękawy obozowej marynarki ukazywały żelaste, piegowate, owłosione ręce. Pociągnął nosem. Nie zdążyli spalić. Rzecz wiadoma rzekł niższy. Głos miał zachrypły, co chwila spluwał przez wybite zęby. Obrośnięty był czarną szczeciną, wystrzyżoną przez środek głowy. Na srebrnym pluszu trawy, mokrej od niedawnego deszczu, ciągnęły się ciemne, kręte ścieżki. Dodał rzeczowo: Patrzaj! Już szli przed nami. Dobiorą się do wagonów. Spokojna twoja głowa, starczy i dla ciebie, powiedział wyższy. Schodzili w dół szosy, pod wydłużonym cieniem kasztanów, w kierunku osiedla willowego położonego za torem kolejowym, na którym stały rzędy wagonów bez lokomotyw. Dolina otoczona była czarnym lasem świerkowym, za którym zapadało miedziane słońce. U skraju lasu na dnie doliny, wśród zakwitłych ogrodów, w ciemniającej zieleni, bujnej, rozrosłej, świecącej kulkami i igiełkami srebrnego deszczu, rozpościerały się jak na dłoni i świeciły różowym tynkiem jednorodzinne wille z okrągłymi kolumienkami. Niebo stało nad doliną przejrzyste powiewne, jakby z jedwabiu, zwolna zaciskające się chłodem. Tylko po zalesionym zboczu gór sunęły rzadkie, siwe mgły i rozwiewały się wśród świerków. Masz twoje wagony, najedź się rzekł niższy. Minęli pole młodziutkich ziemniaków i wyszli na tor kolejowy. Wagony były otwarte, pełne zsiniałych ciał, poukładanych porządnie nogami do drzwi. Na wierzchu leżała warstwa dzieci, obrzękłych i białych jak wykrochmalone poduszki. Nie zdążyli spalić, rzekł wyższy. Przeskoczyli przez druty sygnalizacyjne i przeraczkowali pod wagonem. Rzecz wiadoma, rzekł niższy. Spojrzeli po sobie i uśmiechnęli się, zaciskając wargi. Znów przeskoczyli przez druty sygnalizacyjne, ześlizgnęli się z nasypu i, klucząc między ogrodami, zeszli na sam dno doliny do oficerskich willi. Kolonia, zbudowana rękami więźniów dla wyższych oficerów obozu i ich rodzin, była pusta. A gdyby nie ślicznie utrzymane ogródki, zasunięte białutkimi firaneczkami okna i dym pnący się z kominów w niebo, Mogłoby się zdawać, że jest ona wymarła. Przeszli przez główną aleję i skręcili na boczną ścieżkę pod lasem. Przez wyrwę w górach świeciło jeszcze słońce. Na skraju cienia, obok samotnej willi, spoczywała na leżaku kobieta w kwiecistym szlafroku. Nad karkiem włosy jej związane były w ciężki, klasyczny węzeł. Obok niej kędzierzawa dziewczynka w niebieskiej sukieneczce bawiła się lakierowanym wózkiem, w którym leżała lalka. Zatrzymali się na ścieżce i spojrzeli po sobie przymrużonymi oczyma. Uśmiechnęli się jeden do drugiego, nie rozszerzając warg. Przenieśli wzrok na główkę dziecka, objęli ją wzrokiem miękko i dokładnie jak dłońmi. Potem odnaleźli oczyma ostry róg willi przedzielonej trawnikiem od ścieżki i znów spojrzeli na dziecko wyższy uczynił krok naprzód i wtedy cień jego głowy padł na nogi kobiety i podsunął się ku jej piersiom kobieta podniosła wypukłe oczy i rozchyliła usta górna jej warga podkurczyła się jak u królika. Złapawszy jej spojrzenie Dwaj chłopcy uśmiechnęli się szerzej i kołysząc się obozową modą w biodrach, ruszyli bez pośpiechu w stronę dziecka. Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą, comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.